Dzisiaj, słuchajcie, nadszedł dzień, na który czekaliśmy ponad miesiąc. A tak naprawdę planowaliśmy już to od roku. Mianowicie w dniu dzisiejszym, słuchajcie, jedziemy po pieska. I Rikuś będzie miał braciszka nowego. Ale jest, słuchajcie, w samochodzie i jeszcze nie wie, gdzie jedziemy. Generalnie sprawa wygląda tak, że od dłuższego czasu chcieliśmy bardzo Maltańczyka. I tak jak ja zwykle nie wchodzę totalnie na Facebooka, to jakieś półtorej miesiąca temu przez przypadek mi skliknąłem Facebooka. I jako pierwsza pozycja wyświetliły mi się Maltańczyki. Od streamerki, którą poznałem na PGA. Aleksandras się nazywa. W każdym razie miałem ją znajomych na Facebooku, co jest najlepsze. Nie wiem jak, bo generalnie nie rozmawiałem z nim jakoś mega długo na tym PGA. No i wyświetliły mi się te Maltańczyki i tak spojrzeliśmy z Olą i postanowiłem do niej napisać. I generalnie Ola wie, że jesteśmy zdecydowani, tylko Ola myślała, że na początku lipca dopiero pojedziemy po tego pieska. A mamy dzisiaj, słuchajcie, 28 czerwiec i właśnie jedziemy po psiaka. Generalnie mamy Jessiego, psa mojego kuzyna. Rikuś ostatnio miał przeżycia, bo nie dość, że moja mama wyjechała na 4 dni i mieliśmy psa moich rodziców, potem jeszcze był Jessie na 3 dni i teraz będzie nowy piesek. Także powiem wam, że jestem mega ciekaw reakcji Riko. Zanim jednak przejdziemy do dokładnego tłumaczenia, to oczywiście zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, będę ci mega wdzięczny. Wpadaj na nasze Instagramy, bo jeżeli tam jesteś, to na przykład byś wiedział o tym, co się dzieje dzisiaj, pewnie szybciej, bo na naszych Instagramach wszystko zawsze dzieje się szybciej. Dlatego polecam wpaść, zostawić followka. No także słuchajcie, idziemy do Oli i w ogóle pokażę wam, co zrobiłem w samochodzie. Ale to już przenieśmy się do tego samochodu. Jest i Jessulek, którego dzisiaj już odwozimy. Szczere pytanie. No? Domyślasz się, co dzisiaj robimy? Nie. Tak totalnie się nie domyślasz? Nie. To dobrze, jedziemy, odwiedź Jessiego. Miałem wam jeszcze pokazać wynalazek, który zrobiłem. Jak zapewne wiecie, już wam mówiłem, klimatyzacja mi nie działa w aucie, nie? Tak. Żaden problem, mamy klimatyzator ze sobą i rurę wystawioną przez okno. Jesteś gotowa na chłodzenie? Pojedźcie moim autem, to jest pało wiśniacki, co my robimy. Klima nam nie działa. Dobra, pierdziele, to jedziemy twoim autem. Czy wyobrażacie sobie jechać z taką rurą wystającą? Patrzcie, o. Miało być tak pięknie, miało nas chłodzić. Nie wiem, Volkswagen, super jesteście. Zmiana auta. No jedziemy, 80-konną bestią. No idziemy odstawić Jessulka. A tak fajnie było, nie? No. Fajnie było mieć dwa pieski. Fajnie było Jessiego mieć. Chciałabyś Jessiego? Słodziek taki. Trochę ciamajda, ale jest spoko, jest tak przywiązany do Pawła. No to jedziemy na przejażdżkę. Gdzie? A zobaczysz. Aleksandra, nie zastanawiasz się, gdzie jedziemy? Nie, no ufam ci, pewnie mnie zabierasz na jakąś niespodziankę. No jedziemy w innym kierunku, niż mieliśmy jechać. No wiem. To mnie zastanawia, ale podejrzewam, że idziemy na półwysep i zaraz skręcamy. Na półwysep się skręca zaraz w prawo. No? Okej. Okay. Nie idziemy na półwysep. No wiem. Tak, to byśmy tutaj skręcali właśnie w tym momencie. No to powiedzmy, gdzie idziemy. Co jest w tamtym kierunku? Nie miałam rozszerzonej geografii. A bo ty nie sprawdzałaś. Szczecin jest tam, bo widziałam znaki. A co jest po drodze do Szczecina? Dlatego ci nie powiem. Nie wiem, Paweł, nie znam mapy Polski. I serio nie wiesz, gdzie idziemy? To bardzo dobrze. Do Wejherowa. Dobrze, zobaczysz, widzimy się później. Aleksandra, i tak już będziesz widzieć znaki drogowe. Najwyższa pora powiedzieć ci, gdzie jedziemy. Nie, no nie mów mi, to będzie niespodzianka. Ja udaję, ale... ja będę spać. Ja udaję, że będę spać. Ale to już najwyższa pora, nie, żeby ja widziała. Ja bym chciała niespodziankę. Ale to, a nie będziesz patrzeć na znaki drogowe? No idę spać. Bo już były trzy znaki drogowe, które nie widziałaś znaków. Próbuję drogowych. Próbuję zasnąć, bo jesteś śpiąca. Okej, okay, dobrze. Od 10 minut tak jedziemy za triatlonem. Super jest, naprawdę. No ja wiem, no jak to się nazywa. No rowerzyści zwykli, triatlon, śmieję się tylko. Ola, spójrz na znak, drogowy. Czemu my tu jesteśmy? Czemu my tu jesteśmy? Mówiłeś, że za tydzień, za dwa tygodnie. Cały czas mówiłeś, że za dwa miesiące. Czemu? Ja nie jestem na to gotowa. Cały czas powtarzasz, no jeszcze dwa miesiące, no jeszcze trochę. No mówiłem ci, no tak, żeby to wychodził lipiec. W ogóle 24 mieliśmy odebrać, ale on był dwa tygodnie po szczepieniu, nie mógł wchodzić z domu. I wolałem te dwa tygodnie przeczekać, teraz już może wchodzić z domu i tak dalej. Także jest już ten, dzisiaj mija akurat dwa tygodnie od szczepienia. I pamiętasz, jak ci mówiłem, że to jest naprawdę przeznaczenie? Że on jest dla nas, no? On się urodził wtedy, kiedy mój brat. 28 kwietnia. Co ty gadasz? No, urodziny Julka. Nie. Także jedziemy po skipera, nie, Ola. A czemu nie wziąłeś kocyka? Miałem włożony do mojego auta, a potem nie miałem jak przełożyć do twojego. Jarasz się? No ja się jaram na maksa. Ja już liczyłem dni do tej niedzieli, bo ja wiedziałem tak od półtorej tygodnia, że będę w niedzielę tutaj. Jaki ty skłamca, nie? Jaki on jest malutki. O, dziękuję. Cześć. Cześć. Jaki on jest taki? Dzień dobry. Jest mniejszy od Riko. Tak, jest mniejszy. Jest malutki tatuś.
jest piękny. Cześć. Ale jest puchaty, nie? No. Super jest. Jesteśmy już w autku, jedziemy do domu, ale Ola jest zajrana. On jest tak piękny. Jest taka kulka, taka, on powinien się nazywać, nie wiem, jakiś snowflake, snowball, bo on jest taki biały, taki puchatki. Skippy! Pić mu się chce, Ola, trzeba z nim wyjść na zewnątrz, żeby dać pić. On śpi. A, on śpi, okej. Okay. Ale jest ciepło, więc jest 28 stopni. To się dziwi, że mu jest ciepło. Jak on ma takie futro, trzeba z nim iść do fryzjera. Trzeba. Jezu, jakiś jara! Nie spodziewałeś się tego dzisiaj, nie? Nie. Ale... Ja, Riko, weź teraz reakcję Riko. Jest zarąbisty. No. Żeby nie było tak, Ola, że będziesz go faworyzować. Nie, ale on mnie lubi bardziej niż Paweł. Tak. Ogólnie z Riko jest tak? Z Riko jest tak, że Riko uwielbia... W sensie, Paweł jest jego panem, a ja jestem dodatkiem. W sensie, on się o mnie troszczy, on za mną chodzi, pilnuje mnie. Ale no, Paweł jest panem, a on jest spokojny u mnie, a u Pawła nie. No, dokładnie. Z tego wszystkiego, słuchajcie, zapomnieliśmy wam nagrywać. Odstawiliśmy Skippera teraz do teściów. Jedziemy po Riko i będzie wielkie spotkanie. Bo chcemy, słuchajcie, żeby spotkali się na neutralnym... O kurde. Chcemy, żeby, słuchajcie, spotkali się na neutralnym gruncie. Wiecie, o co chodzi, bo jak Skipper wparuje do domu, to wparuje jakby do domu, który należy do Riko. Wiecie, o co chodzi, to jest jego teren i tak dalej. Dlatego chcemy, żeby na początku spotkali się gdzieś tam na polu, gdzie nie jest to teren ani Riko, ani Skippiego. Tak, dokładnie, żeby się zapoznali i wtedy weźmiemy dwóch i weźmiemy ich do domu. Dzień dobry, Riko. Wyobraź sobie te dwa, jak będą tutaj skakać. Ty jeszcze nie wiesz, młody, co cię czeka. Słuchaj, Rikuś, a on już czuje. Słuchajcie, on czuje na 100%. O, będzie grubo! Słuchajcie, Oli tata poszedł ze Skippim, my idziemy z Riko. I będzie pierwsze spotkanie. No, stres na maksa. Uwaga, stres na maksa. Dobra, uwaga, Riko puszczony. A tam, słuchajcie, Skippy. I uwaga, pierwsze spotkanie jest. No. Tak, Rikuś, to twój nowy domownik. On jeszcze nie wie. On myśli, że to zwykły pies, którego spotkał na dworze na spacerze. O nie! Ale wącha jego ten. A no, idzie za nim, idzie. No, ale jaki on jest duży w stosunku do niego, nie? Zobacz, przyszedł tutaj. Cześć. Co tam? Rikuś! Zostaw go, niech sobie ten. Niech sobie pochodzą trochę, no. Niech sobie pochodzą, poobczajają temat. Skipper! Zaczęli się bawić. Zaczęli bawić. Berka, no. Skipper! Nie mam zaklętu. A musi mi być gorąco, skoro ma język wciągnięty. No, jest mu gorąco na pewno. Są we dwójkę w samochodzie. Tak. Riko się cały czas cieszy. Riko cały czas się cieszy. Zobaczcie, jak umogonek merda. I nawet warczał na niego, że chce się z nim bawić, a ten spał. No, tak jest dobrze. No. Pierwsze wejście do domu. Albo i nie wejście do domu. No chodź. O, chodzi. No jak, Rikuś? Zostaw mojego kapcia! Ale tu będzie rzeczy, Ola, które on będzie chciał gryźć. No. Ja muszę jeszcze iść do aut. O, czekaj, jestem ciekaw, czy on wejdzie po schodach. No weź Riko ze sobą. Riko! O, uwaga. Halo! On się cieszy. Riko też się cieszy. Ej, super. Jest dobrze. Co, Riko, kogo ci tu do domu wprowadzili? Ale słuchajcie, Riko, czujesz, że to jest szef... O, próbuję. No chodź! Zobacz! Wchodzi! Schodzi normalnie! To jest tak dzielny pies. Minął już, słuchajcie, tydzień od kiedy Skipper jest z nami. I aktualnie swoją drogą śpi sobie na wadze. A za to śpi Aleksandra i śpi Riko, drzemka chyba jakaś rodzinna. I ogólnie powiem wam, że mega się baliśmy tego, że Riko nie zaakceptuje Skippera. Ktoś tu przyszedł, kto tu stał, dzień dobry. Ale słuchajcie, chłopacy się bardzo polubili, bawią się cały czas, śpią razem. Naprawdę się kochają, można powiedzieć. By the way, na naszych Instagramach przez ostatni tydzień mieliśmy ochotę wrzucać tyle relacji, tyle było śmiesznych rzeczy. W ogóle teraz wyświetlę wam ich pierwszą zabawę, jak się pierwszy raz bawili, byłem w totalnym szoku, bo właśnie to był taki pierwszy dzień, kiedy Riko przestał go tak jakby tylko tolerować, a zaczął na niego zwracać uwagę i się z nim bawić. Także teraz macie filmik. No, Rikuś, bawicie się? Tak. Bawicie się? Super! Kochany psiaki! Tak! Wow, się sturlał! Zdurlał się mały. Biegnie, biegnie.
skacze. To są dobre znaki, słuchaj, Olcie. No i na naszych Instagramach będzie teraz mnóstwo, słuchajcie, relacji. Będziemy wam wszystko na bieżąco wrzucać, jak chłopacy się bawią, jak tutaj się rozwijają. Przede wszystkim jak skipper się rozwija. Bo Rikuś to już tam rozwinięty chłopak jest, nie? Już stary dziadek, nie? Na 2 lata ma dopiero. Tak, bardzo fajnie jest. Super jest wręcz, bym powiedział. On jest tak słodki. Co, skipuś? Dopiero wstał, widać, że jest zamulony jeszcze. No, także słuchajcie, w przyszłych filmach będzie dużo więcej. Naprawdę w domu, tak jak było żywo, tak teraz jest 2 razy żywiej. Jest dużo więcej zabawy i chłopacy się tutaj, o, przytulają, lubią się bardzo. No, także słuchajcie, subskrybujcie po więcej. Wpadajcie koniecznie na sklep jaworware.pl, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa, cześć.